Dziełdowska Biblioteka zaprasza na nową wystawę grafik cyfrowych w wykonaniu Anny Pichlak. Jestem działdowianką z urodzenia, jestem stąd pochodzę, tu się urodziłam, tu chodziłam do szkoły podstawowej imienia króla Władysława Jagiełły, potem do liceum ogólnokształcącego imienia Stefana Żeromskiego. No i w 1974 roku wyjechałam studiować na Uniwersytecie Gdańskim. Potem związałam swoje życie z Kwizynem. Mieszkam tam już od praktycznie 76 roku z mężem. Mam dwójkę dzieci, jestem babcią. Na emeryturze znalazłam swoją pasję, rysowanie, i do Działdowa sprowadziły mnie przewspaniałe koleżanki ze szkolnej ławy, które zobaczyły moje prace, moje grafiki na Facebooku, bo to wiadomo, każdy tam już wrzuca co może. No i powiedziały: Anka, robimy wystawę. Pani dyrektor Justyna Litwin, no z wielką uwagą i entuzjazmem, ku mojemu zaskoczeniu, podeszła do tematu i powiedziała: robimy wystawę prac. W związku z czym przyjechałam tu, przywożąc swoje grafiki cyfrowe. Najpierw próbowałam swoich sił w akwareli, potem robiłam sobie takie szkice ołówkiem, porozrobiłam parę takich rzeczy, ale ponieważ ciągle biurko było upaprane, że tak powiem, kredką, farbkami i tego, postanowiłam sobie znaleźć czystsze zajęcie. No i się okazało, że jedno pióro graficzne plus tablet plus Adobe Illustrator, który wykupiłam sobie licencję, no to niestety troszkę drogie oprogramowanie, ale jakoś na parę miesięcy można to sobie wykupić, bo to są różne subskrypcje. Skupiłam się na kobietach, bo uznałam, że jesteśmy tego warte, żeby być sportretowanym. I jest mnóstwo właśnie takich problemów typu, prawda, przemoc. Wiele rzeczy złego się dzieje z paniami nadal, więc pomyślałam sobie, że one będą przedmiotem mojego zainteresowania głównie. Potem oczywiście próbuję robić grafikę architektury, różnych przedmiotów. Skupiam się bardziej na tym, na dekoracji, można powiedzieć. Nazywam się Anna Dekor, a nie jakaś tam, powiedzmy, artystka. Ale myślę, że to jest przyjemne i miło mi będzie, jeżeli ktoś popatrzy sobie, pomyśli: o, to jest dobre, powiesiłbym u siebie. Zawsze tak było, że byli ci od wielkiej sztuki i ci, którzy malowali portrety na zamówienie, do powieszenia, takie rzeczy. Także myślę, że trzymam się w nurcie bardziej tych tworzenia dekoracji. Tak jest, że czasami rzucam wszystko i idę, bo coś mi się tam wydaje, że fajnego mogę zrobić, ale inspirację czerpię z książek. No, właśnie zrobiłam portret prawieka z książki Olgi Tokarczuk, Prawiek i inne czasy. Zafascynowana filmem Wykopaliska narysowałam maskę, właściwie zbroję, którą znaleziono w Sutton Hoo. Ona wisi w oryginale w British Museum. No, nie miałam przyjemności zwiedzać British Museum, nie znam, ale znalazłam sobie gdzieś w internecie zdjęcie maski. No i zrobiłam grafikę na podstawie zdjęcia. Także inspiruje mnie film, książka, no i samo życie. Pani karmiąca cztery koty. Albo piękno zamków. W końcu tu jesteśmy na tej ziemi pruskiej. No, pozostałości krzyżackich zamków są i należy to szanować, lubić i podziwiać. I architekturę też spróbowałam zrobić, jak to jest, jak to się rysuje w tym komputerze. No, i tak samo trzeba się napracować, ale to jest niesamowite. Jak coś nie wyjdzie, to wymazujesz i jeszcze raz, aż będzie fajnie. No i te kobiety mi jakoś tak... No, portret uznałam, że już jesteśmy tego warte, no naprawdę. Wystawę Anny Pichlak zatytułowaną Portret kobiecości z architekturą w tle można oglądać w Działdowskiej Bibliotece do 31 lipca.
Tu trochę jest